Dobra, walka na ziemi, okej. Można powalczyć, ale... W powietrzu to mi skopali dupsko i to konkretnie. Przydałoby się chyba kilka łatek, bo... Nie wiem, co się odwala, ale na przykład... Nie mogłem wylądować, może to przez to, że w czasie walki byłem, no ale jakoś nigdy nie stanowiło to problemu wcześniej. Kurde, nie będę miał tych trzech rzeczy. To znaczy, to będę miał, ale nie będę miał tych dwóch. Ho. Dobra. Ale co... Co potrzebuję do naprawy statku? Azotan sodu. Co mi po tym, kurczę, jak nie będę mógł go zebrać? Dupa sraka. Zaawansowany laser wydobywczy. W sumie sodu nigdzie też nie widzę. Tak, wiem. Sfera gravitin. Miedź. To chociaż lustro zbierzemy. Jedno, nie? Chyba jest potrzebne lustro. Naprawdę? Daleko to jest? Dość blisko. Za dużo tlenu nie mamy. Mam lustro? Mam lustro. Dobra, wypadałoby zdobyć skądś sód. No Boże, pył ferytowy. No się uparłem, chcę ten statek, pomimo że nie jest może jakiś turbo dobry.
Ale chcę go. Tlen, 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 tlen. Sód. Mieć. Gdzie jest nasza sodoroślinka? Trochę miedzi tam też się przyda, jako że nie posiadam. Ty, Mendo. Przebiegłem. Run, Forest, run. Nie mów, że mam pełen plecak. O, goddammit. Miedź mam, sód mam, dobrze. Czyli chyba pora wracać do statku. Spadaj na drzewo. No wiem. Myślałem, że będę mógł sprawdzić chociaż. Ciekawe, czemu tak daleko mnie trafiła. Upr, tu też był sód? Nie. O, Jezus. Tap.
Przydałaby się jakaś kapsuła desantowa albo coś. O, jeszcze jest trochę sodu. Co? Coś było o systemach podtrzymywania życia. Mam nadzieję, że nic w stylu za chwilę umrzesz. Naprawdę, chyba im podpadłem. Zróbmy sobie troszeczkę miejsca. I weźmy się za naprawę statku. A właśnie, czy ja mogę... Łata hermetyczna... Dupa. Bym potrzebował krosnokablowania. No zaraz poszukamy może jakiegoś posterunku handlowego albo czegoś. Może uda nam się kupić. Teoretycznie zamierzałem jednej fazie poświęcać jeden odcinek, ale przez to, że uparłem się na zdobycie tego interceptora, minęła godzina, a my jesteśmy tak naprawdę w pół drogi do ukończenia fazy pierwszej. Tak więc zakończymy tutaj chyba odcinek. W kolejnym dokończymy polowanie na interceptora i fazę pierwszą. Także dzięki Wam śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. W poprzednim odcinku trochę zabradziarzyliśmy z interceptorem Sentineli, także no, musiałem go podzielić na dwie części. Także w tym dokończymy polowanie na interceptora i zajmujemy się już w całości ekspedycją. Miłego oglądania. Blacha i Divodur. Blachę mamy na pewno. Divodur też. Dobra, mamy tutaj namiar na ten statek. Niech on sobie zostanie. O! W sumie całkiem ładny ten solar, tak w moim guście, muszę przyznać. Nie wiem, czy ten save zostanie, ale na pewno... Jeżeli tak, to i solar pozostanie. Ej, gdzieś tu miałem budynek. Teraz go nie znajdę, nie? To się zdziaźnie. O, jest. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie jakiś budynek, a nie po prostu... Lipton. No ale dobra, lepszy ryc niż nic. Chciałbym jakiś posterunek handlowy znaleźć. Amunicji to ja na razie nie potrzebuję, bo nawet nie mam błyskacza.
A ja tu często jest zakopana technologia. Ej, mam błyskacza. Goddammit. Czemu ja myślałem, że nie mam? No, w sumie mało istotne, bo i tak laser górniczy raczej jest lepszy od niego. Jeszcze zbierzmy sobie nanity, jeżeli jakieś są. O, dane nawigacyjne pewnie. Cokolwiek z terminalem handlowym bym chciał. W razie to Lipton, nic nie widzę. No wiem, uparłem się na ten statek, no ale co na to poradzę. To co to było? Nie wiem, czy mam ochotę na szepczące jaja, ale... ma terminala Lipton. Spadam. A dlaczego strażnicy? Powiedzcie, że... Jest tutaj jakiś handlarz.
Ale ciulnia. Zastanawiam, czemu jest muzyczka walki. Jakoś średnio mi się to podoba. Cholera, statki przelatywały. Mogłem spojrzeć, w którą stronę lecą. Zakopana technologia? Coś? Ktoś? Chyba nie. To jakieś... Może nam wskaże coś konkretnego. O, tam chyba był posterunek handlowy. Osada. Mam nadzieję, że to nie jest to, gdzie byłem, nie? Bo się trochę wkurzę. Jak tu nie będzie terminala handlowego, to chyba usiądę w kącie i zacznę płakać. Klasa C, czyli nas nie interesuje zupełnie. Powiedzcie, że macie... Właśnie, co macie? Da fuck, naprawdę nie ma. Zresztą, widzę, że pewnie bym nie miał kasy na to nawet. Chociaż zawsze coś tam bym mógł sprzedać. Ja pierdzielę, po ile? 67 kafli. Dupsko. W sumie Atlandeum się bardzo szybko, nie? Ale sprzedaje. Teraz pytanie, czy już mogę sobie zbudować...
Ale jeżeli już to będę budował, to w naszym alienie. Czy mogę sobie zbudować zaawansowany laser? No pięknie. Nie pamiętam, ile tych nanorurek było potrzebnych. Mam nadzieję, że jedna. A nie chce mi się dwa razy. No i pięknie. Trochę to zajęło. To tak powiem, nadłożyłem sporo czasu w ekspedycji, ale dzięki temu możemy wziąć sobie statek strażników. Musimy trochę odrobić Atlandeum. I teraz musimy ogarnąć mózg. Tak sobie myślę, że sobie pykniemy to ogniwo zapisu. Tylko że nie mam azotanu sodu. W sumie nie wiem, czy zauważyliście, że jest ikona pozostawionych przez nas obiektów. Wiem, że jak byłem ciut dalej, to ten rafinator widziałem na minimapie. Bardzo fajny pomysł, trzeba przyznać. Dwie blachy, dobra. Bardzo fajny pomysł i przydatny, nie? Nie ukrywajmy. Dobra. Ogarnijmy ten statek wpierw. Pierwszą fazę ekspedycji jednak potnę na dwie części, bo dość długo mi zeszło tutaj na poszukiwaniu. Chciałem zrobić tak, że... Co do wuja? A! Dobra, zrąbałem. Szklisty mózg. Znalazło mi, czy nie?
No i gitarka. No. Jest trochę lepszy od mojego. Tylko weźmy Fanty z Solara. W sumie reszta może spokojnie w nim zostać. Tarczę tamten statek chyba ma, także... Dobra. Pewnie jeszcze trzeba będzie go naprawić, co? Chociaż nie, może biorąc pod uwagę, co ja tutaj odwalam w tej ekspedycji, to podnieśmy mu trochę tarczę. Manewrowość ma i tak całkiem niezłą. Chciałbym sprawdzić. Nie można. A, dupa. Reszta mi się chyba przyda pod ręką. Lepiej, żeby była. O, osobisty rafinator mamy. Dobrze, zróbmy to sobie w ten sposób. W ogóle odbierzmy nagrody, bo... No i co? Mam to, czy nie mam tego? A jest hiperdzeń. Jest odbiornik teleportacji. No to nice. Trochę po czasie wskoczyło. Mamy urządzenie maskujące, poczwórny serwomechanizm i urządzenie ochrony przed zagrożeniami. No pięknie. Coś jeszcze mamy do odbioru? Szaleństwo. Podtrzymywanie życia i systemy obronne. Czy coś jeszcze jest do odbioru? No nie. Dobra. Czemu mi się wyświetla działko fotonowe? Nie mogę go założyć. W
Urządzenie maskujące, może kiedyś się przyda. Na razie nie chcę naprawiać, bo szkoda mi. O kurde, to jest X. To ja sobie przed jego założeniem zrobię save'a. No nieważne. No dobra, stateczek mi się w miarę podoba. A gdzie ja mam lecieć? Nie wiem, czy mi się misja znowu przełączyła. No co jest grane? Coś tu się spierdzieliło, ale spróbujmy opuścić planetę, może uda się to naprawić. Jeszcze trochę błędów jest. Na szczęście żaden z nich nie przyblokował mnie tak konkretnie. Ale przy wyświetlaniu misji potrafi się mocno zgubić. Też myślicie, że to będzie to repozytorium? Blacha, bateria i mikroprocesor. Nie jest to jakieś skomplikowane. Albo mi się wydaje, albo coś więcej NPC-ów jest w placówkach. A mogę się mylić oczywiście. Już dawno nie odwiedzałem posterunków handlowych na planetach. Sorry, jeszcze nie teraz. Nie jesteśmy na tym etapie, przyjacielu. Jeszcze bazy nie mam postawionej, więc nie mam kogo zatrudniać, a w sumie to nie mam gdzie zatrudniać. Handlarz technologiami. O, toksycznie na tej planecie. Czekajcie, doładuję może sobie system podtrzymywania życia, bo zaraz się okaże, że zejdę. Tajemniczy symbol oznaczający nie. Spoko.
komputer, blachy, bateria i mikroprocesor. Kolejne zabronione ulepszenie. Czego nie mam? Pyłu ferytowego. Dobra. Metal chromatyczny się ogarnie. Pył ferytowy zaraz nazbieramy. A baterię możemy zrobić od razu. Fakt, że znalazłem kobalt. Jak najłatwiej nazbierać pył ferytowy, nie? Generalnie wszystko. Swoją drogą jest to też jeden ze sposobów zarabiania. Dlatego właśnie statki strażników są dobre ze względu na lewitację. Można sobie spokojnie zawisnąć i, no, nazwijmy to, kopać. Mamy pyłu 1600. Poczekajcie, baterię mam? Mam. To teraz bym chciał 4 blachy. Co teraz potrzebujemy? Mikroprocesor, a do niego potrzebuję nanorurki, 40 metalu. No i pięknie, mamy miedź. Wiecie co, żeby się nie pierdzielić z przełączaniem. Jeszcze bym to rozebrał. Zrobimy to po prostu w ten sposób. Tak jakby ktoś myślał, że specjalnie przeciągam odcinki,
bo chcę ich jak najwięcej zrobić. Nie, no nie o to chodzi. Po prostu... mam ciut inne cele, tak? No tak jak tutaj na początku odcinka pouparłem się na tego Sentinela statek i musiałem go zdobyć, no. Ekspedycja musiała chwilę poczekać. A z drugiej strony staram się robić jak najmniej cięć, żebyście widzieli, co robię, jak robię, gdzie robię i czy za dużo nie chachmęcę czasem. Dobra, pytanie, ile tam potrzebowaliśmy tego metalu chromatycznego? Na mikroprocesor 40, dobra. Zróbmy nanorurki. Jedne wystarczą? Tak. Sód, węgiel, miedź. Ile ja mówiłem? 20 czy 40? Cholera, teraz nie pamiętam. Zrobimy 40, też nie zawadzi. Kurde, czy ten czas naprawdę musi tak zapierdzielać? Jest w pół do pierwszej, a ja muszę w pół do piątej wstać. Najgorzej. No i zrobiłem. No. No już, dajcie mi wsiąść, bo jeszcze się zatruję tu czymś. Najlepsze ulepszenie systemów skanowania. Zaawansowany laser wydobywczy. A dobrze, no będzie do następnego multinarzędzia. A moduł skanera oczywiście się przyda. O ile go znajdę gdzieś. Weźmiemy go sobie tutaj, ułożymy. Tu mamy broń razem. Znaczy się laser górniczy, nie broń. Manipulator terenu chyba się nie, dokładnie, nie łączy się z tym, więc spoko. A wizjer analityczny też się nie łączy, więc też spoko. On kiedyś się zajmę naprawą tego, ale to za chwilę. Przedstaw konstrukt Atlasowi. Znajdź interfejs Atlasa. No dobra. No i jest stacja kosmiczna. Właśnie, możemy wezwać anomalię? Nie, jeszcze nie. Lipton. Nim skoczymy do Atlasa, sobie jeszcze wskoczymy na stację kosmiczną, żeby sobie co zrobić? Egzokombinezon ulepszyć. Bym o tym zapomniał. O, nie trafiłem.
Myślę, że na technologię na razie mamy wystarczająco. Pytanie, czy... No, skoczymy do kolegi, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie żaden troll i mnie tutaj szlak nie trafi. A, po prostu wylądowaliśmy na starcie. No szkoda. Ale przynajmniej sobie pozbieramy tutaj rzeczy. O, za dużo to tego nie było. Spoko. Co to jest? Aha, to jest się to wyświetla, dobra. No to lecimy szukać Atlasa. No co jest grane? Naprawdę. W sumie nie zwróciłem uwagi, czy mamy komputer bazy. Ale chyba nie było, nie? Do budowy. No moglibyśmy skoczyć od razu dalej, ale wypada rozszerzyć ekwipunek egzokombinezonu, nie? Nie ma zadamka. Skoro już tu jestem. Nie. Czemu ja mam czerwone gacie? Ja się pytam grzecznie. Tak patrzę, czy mam na czym zarobić, ale... Dziękuję ci, dobry człowieku. Żebym miał chociaż na te rozszerzenia egzokombinezonu. Mi bitwa o frachtowiec wyskoczyła? No się uparł na tamtego.
No tu weźmiemy jaki dają, nie będę się bawił w... W co? W poszukiwanie Imperiala. Nawet nie mam glifów, żeby poszukać, także co dadzą, to wezmę. No dali B, no, mogło być gorzej. A dziwne, że tak szybko. Powinno być po 5 skokach. A 5 skoków na pewno nie zrobiłem. No lipne to, no. No lipne to, no ale... Ale zawsze frachtowiec, nie? Zawsze trochę gratów można na nim przechować. No jakby nie patrzeć, 19 miejsc w magazynie to jest sporo. No już nie bawię się tutaj w naukę języka, bo naprawdę czas mnie zaczyna gonić i to mocno. Czy te ulepszenia nie były kiedyś darmowe? Jeszcze 2 skoki. Jeżeli tutaj ktoś by na mnie krzyczał, ja naprawdę wiem, że pierwszego frachtowca się nie bierze, ale... Tutaj raczej nie będzie mi to robić różnicy, bo chyba to nie będzie safe, na którym na stałe zostanę. Chyba. Zresztą zmienić frachtowiec to nie jest jakiś tam wielki problem. No co jest? Czemu nie mogę? Bez sensu. Nie mówcie, że nie w tą stronę skoczyłem, się cofnąłem. O! Ty głupku. Co jest, znowu bitwa? Co tu chodzi teraz? Nienawidzę, jak są tak ustawieni. Się zawsze tak ustawią, żebym we frachtowiec trafiał. A może ja go nie przejąłem, co? Nie, no przejąłem go. Może po prostu domyślnie w tym sektorze jest. Bitwa o frachtowiec. Ja nie ogarniać. Nie no, na pewno go nie kupię. Kurde, lepszy od mojego, nie wierzę, nie? Ją zgredził.
nie. Dziękuję, przyjacielu, ale... Daj kasę. O, grudź towarowa, no idealnie. To zaraz sobie będziemy mogli rozbudować nasz frachtowiec. Mam pytanie, czy tylko mnie tu wkurza, kiedy gra wam automatycznie przełącza misję? A nie wiem, czy zauważyliście, frachtowce w końcu zaczęły zadawać jakieś obrażenia. Wkurza mnie to, że gdybym odrzucił tamtego, to mógłbym mieć Imperiala. No gdzie on jest? Jednak pierwszego lepszego statku się nie bierze. No, odleć od tego frachtowca, cholera jasna. Tak mnie to wkurza, że one przez niego przelatują. A tam bez przesady, nie takie krytyczne. Dobra, chromole to, bo i tak nie będzie mnie stać na jego zakup. Ale... A w sumie może jakieś fanty dostaniemy, nie? A, to ten malutki, najmniejszy Imperial. Jeszcze dziurawy. No i C-klasa. Dobrze, przynajmniej nie żałuję. Nie, śmiesznie wygląda. Typowo nie w moim guście. Dawaj kasę. O, miło, kolejny moduł rozbudowy magazynu. Zastanawiałem, czy będę go dzisiaj montował, ale... No raczej nie. Dobra, technologii mi w sumie wystarczy. Póki co.
się zastanawiam, czy nie wziąć komputera jutro do pracy. Nie wiem, czy bym grał, z tym mogłoby być ciężko, ale chociażbym materiał zmontował. Czekajcie, bo te kule, pamiętam, dawały słowa Atlasa, nie? Nie wszystkie, ale... A tu chyba żadna z nich. Tylko ta główna na drodze. No trudno. Stwórz ziarno marzeń, no to będzie szybkie. Tylko gdzieś musimy wylądować. Nie ma mnie. Nara. Tu dopiero jest ciekawie.
To nie 200. Pięć razy najlepsze ulepszenie hipernapędu? Nie, bryłka złota razy 5, dobra. Albo nie, poczekajcie. Skoro mamy to ulepszenie, to go, to je wykorzystajmy może, co? Puszczę sobie na razie kosmiczne stacje, bo jest zdecydowanie za późno. I po prostu od razu polecimy do celu. Jak coś, zawsze będę mógł się cofnąć. Długo, strasznie długo zajęła nam ta pierwsza faza, ale no też dosyć długo zabradziarzyliśmy, żeby zdobyć statek strażników. Myślę, że z połowę czasu to spokojnie pochłonęło, można było to zrobić znacznie szybciej. No ale zależało mi na nim, nie ukrywam. Rozejrzyjmy, czy w pobliżu nie ma czegoś. Dobrze. Dużo bajek komunikacyjnych. Jakby nie można było postawić jednej w punkcie spotkania, człowiek by od razu wiedział, gdzie lecieć. No jak nieodpowiednio obszerną przestrzeń, ty mi tu faflunić. Co to jest? Sfera Gravitin. Nie chcemy sfery Gravitin. Nie chce mi się... Strasznie drogi jest generalnie ten pierwiastek, także... Warto go zbierać. Przynajmniej na początku, kiedy mamy problemy z kasą, jest to jakieś tam źródło zarobku. Nawet nie chcę mi się tego komentować. Jedyny plus tego taki, że sobie trochę pozbieram po drodze. Już się zesrały.
uwielbiam, nie? Jak dają tak zrąbaną planetę. Wciągnęli mnie prawie na sam szczyt góry, żebym teraz z niej zbiegał. Bujaj, bujaj się, chłopie. Czy to będzie tam, bo tam widzę jest jakiś jeden z opuszczonych obozów. Matko jedyna, jeszcze dłużej. Przepraszam was za moją irytację, ale kiedy mi zależy na czasie, to on chodzi jak paralityk jakiś. Starsi zapewne wiedzą, o co chodzi. Młodszym tłumaczę. Kiedyś, dawno, dawno, była taka piosenka Petera Schillinga, Major Tom to Ground Control. Później powstał jakiś remake tego, nowszy, ale już tutaj nie wiem, kto to napisał. Swoją drogą, całkiem fajne to było. Link do całego kawałka oczywiście znajdziecie w opisie. Puściłbym wam to, ale obawiam się, że zjedliby mnie za prawa autorskie. O. Ukraina, Rosja. Super, nie? Dobra, pierwsza faza ukończona. O, modyfikacja magazynu. Nice. Moździerz paraliżujący. No, w sumie się przyda. Pole rozbudowy multinarzędzia. Idealnie. Wszystko, co potrzebuję. Dobra, tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Faza pierwsza ukończona, więc w następnym zajmiemy się fazą drugą. Ja tutaj ogarnę trochę ekwipunek, może w międzyczasie. Jutro będę raczej montował film, więc go nie wrzucę. Pewnie pojawi się dopiero pojutrze. Ale później mam dwa dni wolnego, więc już w miarę regularnie. Myślę, że przez ten weekend spokojnie skończymy tą ekspedycję. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się i szerokości. Na razie.